Za chwilę pan Kazimierz Frąckiewicz powie nam na temat cywilizacji według profesora Konecznego na obszarze Białorusi, czyli Białoruś, to co mówiłem, tu jest film na temat Grodzieńszczyzny, też do nabycia. To było absolutnie centrum państwa polskiego Rzeczpospolitej Obojga Narodów i większa część, największa część dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego to jest właśnie terytorium obecnej Białorusi. Tutaj z takimi mapami, które pan Kazimierz Frąckiewicz przygotował, prosimy o przedstawienie tych mapów. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, a więc cywilizacja na Białorusi według Feliksa Konecznego. Feliks Koneczny, proszę państwa, uważał, że najważniejszą część cywilizacji stanowi religia, że wprawdzie, albowiem ma ona największy wpływ na tworzenie pojęć abstrakcyjnych. Twierdzi wprawdzie, że nie według religii układają się cywilizacje, ale nie ulega wątpliwości, że religia stanowi zawsze najważniejszą część cywilizacji. Odnośnie zaś języka, Feliks Koneczny uważał, że nie jest on cechą cywilizacji, ale tylko instrumentem komunikacji. Proszę państwa, ziemie białoruskie, czyli terytorium obecnej współczesnej Republiki Białoruś, od X wieku przychodziły, podane były wpływom różnych cywilizacji. Oddziaływały tam praktycznie wszystkie cywilizacje znane w Europie, czyli bizantyńska, łacińska, turańska i żydowska. Cywilizacja bizantyńska zaczęła oddziaływać najwcześniej w związku z chrztem Rusi w 988 roku, ale do rozbiorów Polski praktycznie została usunięta z ziem białoruskich na skutek ekspansji cywilizacji łacińskiej. Natomiast od rozbiorów Polski, a w zasadzie od takiego zwrotu cywilizacyjnego w roku 1839, kiedy został skasowany na ziemiach białoruskich, czyli w Wielkim Księstwie Litewskim, został skasowany zakon Bazylianów i został skasowany kościół grekokatolicki, a wiernych zapędzono do prawosławia, do cerkwi rosyjskiej prawosławnej. Od tego czasu mamy do czynienia ze zwrotem cywilizacyjnym i przeogromny wpływ cywilizacji rosyjskiej. Nazywam ją cywilizacją rosyjską, dlatego że zdaniem Feliksa Konecznego cywilizacja rosyjska nie jest wprawdzie cywilizacją samoistną, składa się z głównego komponentu turańskiego oraz domieszki bizantyńskiej, a nawet wartości cywilizacji łacińskiej. No niemniej w związku z tym, że dla późniejszej prelekcji konieczne jest jakby tutaj posługiwanie się jednym pojęciem, bardziej zwartym, postanowiłem posługiwać się troszeczkę wbrew metodologii Konecznego pojęciem cywilizacji rosyjsko-prawosławnej. To pojęcie jest w polskiej historiografii przyjęte, posługują się nimi również tym pojęciem inni historiozofowie, czyli Rafał Krawczyk, Jan Kieniewicz czy też Kazimierz Janusz. Proszę państwa, zatem ziemie białoruskie od końca XVIII wieku, a w sumie od tego zwrotu cywilizacyjnego w 1830 roku, znalazły się pod wpływem cywilizacji turańskiej. Do tego czasu jedyną cywilizacją, która funkcjonowała, była cywilizacja łacińska na ziemiach białoruskich. Proszę państwa, kolejną cywilizacją, która oddziaływała na ziemiach białoruskich poza cywilizacją bizantyńską w okresie pierwotnym, tym początkowym od chrztu Rusi do jej wyparcia przez cywilizację łacińską i poza oddziaływaniem cywilizacji łacińskiej, kolejną cywilizacją jest właśnie cywilizacja łacińska. Ona, jej wpływy na ziemiach obecnej Białorusi, czyli na ziemiach białoruskich, datują się takie podstawowe od 1385 roku, czyli od chrztu Litwy. Chrztu Litwy i wówczas cywilizacja łacińska oddziaływała na Litwę historyczną, czyli obecne ziemie białoruskie, za pośrednictwem kultury polskiej. Proszę państwa, ostatnią cywilizacją, która oddziaływała na ziemię białoruskie, jest cywilizacja żydowska. Jej wartości na ziemię białoruskie recypowane były za pośrednictwem Rosji i nasiliły się od lat 80. XIX wieku. Proszę państwa,
W XV wieku na skutek chrztu Rusi na ziemiach białoruskich wykształciły się dwa wyraźnie odmienne obszary etnokonfesyjne. Katolicki obszar Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny w świadomości ówczesnych mieszkańców stanowił on Litwę oraz pozostałe terytoria z dominującym prawosławym, które wówczas w świadomości ówczesnej stanowiły Ruś. Terytorium Litwy należało do cywilizacji łacińskiej, terytorium Rusi do cywilizacji bizantyńskiej. Tradycyjny podział Litwy, ziem białoruskich, czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego ówczesnego, na dwie cywilizacje został rozmyty przez zawarcie Unii Brzeskiej w 1596 roku. Wówczas to cerkiew prawosławna na ziemiach białoruskich zawarła unię religijną z Watykanem i na jej mocy na ziemiach białoruskich powstał kościół grekokatolicki, podległy Watykanowi. Kościół grekokatolicki podlegał bardzo silnym wpływom latynizacyjnym, zwłaszcza od soboru w Zamościu w 1720 roku. Wpływy latynizacyjne i polonizacyjne były tak wysokie, że praktycznie przestał on nosić cechy bizantyńskie, stał się polskim, łacińskim kościołem grekokatolickim. Praktycznie od 1720 roku wpływy bizantyjskie w kościele grekokatolickim zostały wyparte. I od tego czasu trzeba przyjąć, że od 1720 roku ziemie obecnej Białorusi stanowią w całości obszar cywilizacji łacińskiej. Mówię ziemię, ale chodzi w istocie o ludność tej ziemi, bo to nie ziemia cywilizuje się, tylko ludność tej ziemi. I po aneksji właśnie ziem wschodnich Rzeczypospolitej, ziem wschodnich Polski, w tym ziem białoruskich, przez Rosję, Rosja podjęła aktywne działania celem zmiany tej sytuacji, tego obrócia cywilizacyjnego ziem białoruskich, żeby przywrócić mu, jak uważano, prawosławny rosyjski wymiar. Skonfiskowano wówczas zakon bazyliano, który był nośnikiem cywilizacji łacińskiej, oraz wszystkie zakony rzymskokatolickie, skasowano szkolnictwo polskie i nastąpiła tak zwana zapaść cywilizacyjna, stan acywilizacyjny, czyli w sytuacji, w której jedna cywilizacja została zniszczona, a nie było żadnej innej, stan acywilizacyjny. W ramach tego stanu acywilizacyjnego powoli Rosjanie zaczęli powoływać szkolnictwo prawosławne na niskim poziomie. Do tego czasu było to szkolnictwo bardzo wysokie, oparte na dwie akademie wyższe, Akademię Wileńską i Akademię Płocką, rozbudowane szkolnictwo zakładane przez kościoły, jak i Komisję Edukacji Narodowej, więc był to kraj cywilizowany z cywilizacji rzymskiej pod każdym względem. To nieprzypadkowo właśnie tam narodził się Adam Mickiewicz, tam Michał Kleofas Ogiński, jak wiemy ostatnio, twórca melodii do hymnu narodowego, to tam właśnie to tam narodził się Stanisław Moniuszko, twórca opery narodowej. Proszę Państwa, więc ten rok 1839, to jest ten zwrot cywilizacyjny, od tego czasu mamy do czynienia ze stanem acywilizacyjnym, zapaść cywilizacyjna i powolna rusyfikacja, która była powoli, ale konsekwentnie z uwagi na działania administracyjne podejmowane przez Rosję Carską, która metodami administracyjnymi państwowymi wyciskała polskość, wyciskała łacińskość z ziem białoruskich. Proszę Państwa, takim tragicznym dla Polski wydarzeniem było powstanie styczniowe. Po tym powstaniu praktycznie mamy do czynienia z tym już krachem cywilizacji łacińskiej na ziemiach białoruskich. Proszę Państwa, na ziemiach białoruskich cywilizacja była związana z polskością. To Polacy tą cywilizację tam przynieśli. To oni ją tam kształtowali i ona wchodziła na Litwę, na obecne ziemie białoruskie za pośrednictwem kultury polskiej, cywilizacja łacińska. W końcu istnienia Rzeczypospolitej grekokatolików było około 70% na ziemiach białoruskich. Pozostałą część stanowili rzymscy katolicy, około 20%, resztę to jacyś inowiercy stanowili. Proszę Państwa,
zgodnie z nieaktualizowanymi danymi od kilku z nieaktualizowanymi danymi zawartymi na stronach stronie internetowej Kościoła Rzymskokatolickiego na Białorusi, Kościół Rzymskokatolicki na Białorusi obecnie posiada 1 468 000 wiernych, czyli 15% ludności Białorusi, 456 parafii w 4 decyzjach. Najwięcej parafian, najwięcej wiernych jest w diecezji grodzieńskiej 582 tysiące, w zachodniej części archidiecezji mińsko-mochlewskiej oraz w zachodniej części diecezji witebskiej, czyli na przedwojennych terenach polskich. Ważnym aspektem działalności funkcjonowania Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach białoruskich jest duża dynamika rozwojowa tego kościoła. Proszę Państwa, duża dynamika wzrostu wiernych. Trzeba wskazać, że jeszcze w 2002 roku na stronie internetowej www.katolik.by, czyli z oficjalnej strony Kościoła Rzymskokatolickiego na Białorusi, prezentowano dane o 1 200 000 wiernych i 400 zarejestrowanych parafiach. Obecnie oficjalnie wiernych jest 1 468 000 i mówi się o 619 parafiach. Nieoficjalnie zaś mówi się o 2 milionach katolików, czyli ponad 20% populacji tego kraju. Proszę Państwa, mapa. To jest dane z roku 2012, rozmieszczenie parafii rzymskokatolickich na obszarze obecnej Białorusi, 496 parafii. To jest właśnie ta mapa. Ona jest po części nieaktualna z tego względu, że obecnie parafii, jak wiemy, jest 619, czyli trzeba by było, nie wiem gdzie je rozmieścić, prawdopodobnie nasycenie następuje na obszarze ziemi nadberezyńskiej. Najprawdopodobniej na obszarze mieścizny środkowej i środkowej mieścizny, jak również wschodniej, czyli obszarze, którą znamy z książek Floriana Czarneszewicza, Nadberezyńcy i innych, właśnie kto zna trylogię Floriana Czarneszewicza mówiące właśnie o tej polskości zaściankowej nad ziemi, w Bobruńsku na ziemi nadberezyńskiej, to właśnie jest ten obszar. I ten obszar stanowi największy obszar miejsca ekspansji Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach białoruskich obecnie. Proszę Państwa, katolicyzm na ziemiach białoruskich wiąże się nierozerwalnie z polskością. Obecnie, według nieoficjalnych statystyk, w granicach tego państwa może zamieszkiwać od 500 tysięcy do 1 200 tysięcy Polaków. Są to dane jak najbardziej prawdopodobne z uwagi na to, że według rocznika statystycznego polskiego z 1939 roku na tych ziemiach zamieszkiwało w roku 1939 2 320 000 Polaków. Trzeba oczywiście, prognozując obecny stan polskości, ilości Polaków na ziemiach białoruskich, trzeba przyjąć oczywiście również ubytki związane z repatriacją, z wywózkami na Syberię oczywiście, z asymilacją do rosyjskości, do białoruskości i oczywiście przyrost naturalny. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że według badań księdza profesora Romana Tmulkowskiego z KUL-u 63% populacji katolickiej na ziemiach białoruskich stanowią Polacy. Jeśli tak, to można dokonać pewnej projekcji tych danych, zestawienia i wynika z tego, że Polaków może być, przyjmując, że jako dane wyjściowo 1 200 000, 756 000, natomiast jeśli za podstawę wyliczeń przyjmiemy 2 miliony, to wtedy będzie na Polaków przypadnie 1 260 000 osób. Proszę Państwa, wymierną informację dostarcza też to, że 120 tysięcy obywateli Białorusi otrzymało kartę Polaka. Z doświadczenia wynika zaś, zwłaszcza z doświadczenia w krajach postsowieckich, że o ten dokument ubiega się jedynie ułamek polskiej ludności w poszczególnych krajach byłego ZSRR. W tym kontekście dane oficjalne mówiące o 295 tysiącach Polaków należy uznać za tak samo nieprawdopodobne, jak wiele innych informacji podawanych oficjalnie przez Statystykę Republiki Białoruś. Jest stanowisko nauki polskiej, natomiast ze stanowiskiem tym nie zgadza się nauka białoruska, część białoruskich odrodzeniowców, jak na przykład Janka Zaprudnik, natomiast inny katolicki, były katolicki zakonnik, obecnie wykładowca studium Europy Wschodniej, jak również Białoruskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Mińsku, Piotr Rutkowski, czyli to zwolennicy białoruskiego odrodzenia narodowego, kwestionują te dane, artykułują żądania eliminacji polskości w Białorusi, na Białorusi. Proszę Państwa, Samuel Huntington oraz polscy badacze Piotr Eberhardt, Roman Dzwonkowski oraz Zdzisław Julian Gwinicki potwierdzają istnienie na ziemiach białoruskich pęknięcia cywilizacyjnego. Piotr Eberhardt ustalił, że obszary białoruskie
przylegające do Litwy stanowią integralną część historycznej Wileńszczyzny. Przeważa tam ludność katolicka przyznająca się do narodowości polskiej. Pomimo, że używa w życiu codziennym dialektów języka białoruskiego, względnie uległa w okresie sowieckim językowej rusyfikacji, to jednak tradycyjnie jest emocjonalnie związana z polskością, a religijnie z uprzątkiem łacińskim. Na tym obszarze nie istnieje wyraźnie określona granica pomiędzy prawosławem a katolicyzmem. Istnieje szeroki pas przejściowy katolicko-prawosławny, który zawsze był pod wpływem oddziaływania kultury zachodniej i wschodniej. Podobna sytuacja występuje w północnej części pogranicza polsko-białoruskiego w rejonie grodzieńsko-wołkowyckim. Pomimo niewielkiej przewagi katolicyzmu, prawosławie tu również odgrywa istotną rolę. Bardziej na południe, proszę Państwa, w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej oraz na całym Polesiu dominuje zdecydowanie ludność białoruska wyznania prawosławnego. Proszę Państwa, poniżej załączona ta mapa, to jest mapa rozmieszczenia ludności i ludności rzymskokatolickiej Polaków oraz ludności rzymskokatolickiej poza zwartym obszarem zamieszkiwania ludności polskiej. Kolor różowy jest to obszar przyległy bezpośrednio do obecnej Republiki Litewskiej, graniczący z Polską Wyspą Etnograficzną Wileńską na stronie litewskiej, gdzie ten obszar to jest ponad 50% stanowią Polacy. Ten obszar, proszę Państwa, Polacy zamieszkują wyspowo, nie stanowią już bezwzględnej większości mieszkańców, istotną część mieszkańców, 20 do 40% w poszczególnych rejonach. Proszę Państwa, wyodrębniłem go kolorem żółtym z uwagi na to, że według statystyki oficjalnej z 2014 roku, czyli odpowiadającej do tej mapie, katolicy stanowią w poszczególnych parafiach, w poszczególnych rejonach, czyli rejony są takie małe jednostki organizacyjne, administracyjne, które zostały zaznaczone na tej mapie, posiadają co najmniej 6 parafii w rejonie. Wyznaczyłem też taką linię rozgraniczającą, żeby odkreślić tą linię taką historyczną, jakby Litwy. Historycznej Litwy, która w historiografii polskiej występuje pod nazwą czasami Litwy, ewentualnie Litwy Środkowej. Proszę Państwa, jest pas przejściowy, który jest, jak Państwo widzicie, ziemia nadbrezyńska, Polesie zachodnie, w którym wpływy cywilizacji łacińskiej są i kultury polskiej są mniejsze. Tutaj jednakże ludności polskiej i katolickiej jest mniej. Natomiast w każdej z tym rejonie jest Kościół rzymskokatolicki na Białorusi posiada co najmniej dwie parafie. Poza tymi obszarami zaznaczone niebiesko, to są wyspy takie, w których Kościół rzymskokatolicki ma tylko jedną parafię. Ale z uwagi na pewną ciągłość liniową tych obszarów wyodrębniłem linią białą obszar przejściowy. Proszę Państwa, jest obszar niebieski, w których Kościół rzymskokatolicki ma niewielkie wpływy, ludności rzymskokatolickiej jest tu niewiele. Przeważają prawosławni, w zasadzie postprawosławni, czyli ludność, która kiedyś kulturowo należy do prawosławia. W rzeczywistości są to w 80-90% ateiści. Przy czym wyspowo na tym obszarze zamieszkują również prawosławni, którzy w tym obszarze, gdzieś wschodniej Białorusi południowego Polesia i tutaj w tym obszarze, to będzie chyba Homelszczyzna, stanowią większość ludności. Czyli pozornie prawosławna Białoruś, oficjalnie 80% prawosławnych, nieoficjalnie 70% i duża domieszka protestantów zamieszkujących w tych obszarach i tutaj jeszcze bym to zauważył, też tutaj, którzy jednakże, jeśli chodzi o ich preferencje wartości, przyjętych wartości cywilizacyjnych, to, że tak powiem, mają takie same wartości jak ludność prawosławna, czyli ludność cywilizacji rosyjsko-prawosławnej. Bo to w istocie jest ta ludność, to z tego pnia wyrasta. Konwersje na protestantyzm dotyczą przede wszystkim ludności prawosławnej, nie rzymskokatolickiej. Proszę Państwa, zatem jest z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego i cywilizacji łacińskiej na ziemiach białoruskich następuje bardzo pozytywny trend. Ten trend niestety następuje też kosztem eliminacji polskości, o czym powiem dalej. No niemniej jednak, mówiąc o aspektach cywilizacyjnych, który na tym etapie jest najistotniejszy, trzeba przyjąć, że Kościół rzymskokatolicki odbudowuje swoje struktury, które zostały gwałtownie zniszczone za czasów carskich, a następnie sowieckich. Proszę Państwa,
Więc jak powiedziałem, na terenie Republiki Białoruś zamieszkuje około 20% ludności rzymskokatolickiej, 70% ludności prawosławnej, postprawosławnej. Żeby tu powiedzieć, że to, jakie to są wymierne liczby, to na liczbę prawosławną 6,5 do 7 milionów, aktywnych wiernych jest 850 tysięcy. Aktywność religijna rzymskokatolików jest wyższa, waha się według różnych badań od 30 paru procent do 50%, czyli jest znacznie wyższa, ta wiara jest rzeczywiście bardziej realna, bardziej aktywna. Proszę Państwa, trwałe w odniesieniu się dwóch obszarów, odmiennych obszarów cywilizacyjnych we współczesnej Republice Białoruś, przyznają również niektórzy badacze białoruscy, m.in. Andrzej Kazakiewicz w tekście Geografia polityczna Białorusi. Twierdzi on, tu warto zacytować: przeciwstawienie zachodniej i wschodniej Białorusi pozostaje aktualnym podziałem politycznym i kulturowym. Kazakiewicz utrzymuje, że istotną okolicznością jest to, że wszystkie rejony wysokiego poparcia demokratycznej opozycji w wyborach prezydenckich w roku 1994 i 2001 do 1939 roku nie wchodziły w skład Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Strefa, czyli mamy tutaj w istocie, to jest ta mapa. Proszę Państwa, strefa z wielkością poparcia dla demokratycznej opozycji z 1994 roku na poziomie 10-20% obejmuje wszystkie rejony obwodu grodzieńskiego, dużą część obwodu brzeskiego, praktycznie cały obwód miński. Mieszczyznę można uważać za obszar przejściowy, oddzielający obszar znacznego poparcia dla opozycji od terenu znacznie mniej demokratycznego. Tylko w obwodzie witebskim strefy, tak, mieszczyzna to jest ten obszar, obwód witebski jest tu. Tylko w obwodzie witebskim strefy wysokiego i niskiego poparcia stykają się bezpośrednio. Obszar niskiego poparcia opozycji do 10% był skoncentrowany na całym wschodzie kraju. Proszę Państwa, przy czym możemy tu mówić o całym wschodzie, bo strefa ciągnie się wzdłuż całej rosyjsko-białoruskiej granicy. W 2001 roku sytuacja ta ponawia się. Czyli mamy coś takiego, jak i w polskich wyborach widzimy cały czas ten łuskow cywilizacyjny pomiędzy tradycyjną Polską a ziemiami odzyskanymi. Po jednej stronie znajduje się północno-zachodnia Białoruś, epicentrum. Po drugiej stronie południowo-wschodnia Białoruś, epicentrum poparcia dla Łukaszenki. Proszę Państwa, strefa demokratyczna została włączona do ZSRR w 1939 roku i ostatecznie zintegrowana w polityczno-gospodarczą strukturę BSSR po II wojnie światowej. Tak twierdzi, to są dane z białoruskiego badacza Andrzeja Kazakiewicza. Tym niemniej wydarzenia z początku lat 90. XX wieku i wyniki głosowania z roku 1994 wskazują, zdaniem tego badacza, jak szybko zamrożone i wyciśnięte poza oficjalny kontekst różnice i idee je podtrzymujące wyszły na jaw i stały się częścią politycznej rzeczywistości. W drugiej połowie lat 90. metodami autorytarnymi protest ten został zatrzymany, ale być może znowu jedynie w formie wyciskania i wyobrażonej jednorodności. Czyli tej jednostajności właściwej dla cywilizacji wschodniej, dla cywilizacji turańskiej, cywilizacji bizantyńskiej i cywilizacji żydowskiej. Kiedy pewne poglądy przetrwały i być może mają głębszy etnograficzny i polityczny wymiar, kontekst, przetrwały przez te dziesięciolecia sowieckiej dominacji i przy tym wychodzą na jaw przez generacje, pozostają one widocznie ważne do naszych czasów, twierdzi Andrzej Kazakiewicz. Czyli proszę Państwa, na poniższej mapie mamy do czynienia z wyodrębnionymi obszarami poparcia dla demokratycznej opozycji. Kolor różowy jest to obszar, na którym z Janą Pazią, przywódca Białoruskiego Frontu Ludowego, białoruski nacjonalista, katolik białoruski nacjonalista, otrzymał najwyższe poparcie na ziemiach białoruskich. To jest obszar, tradycyjny obszar Litwy, gdzie katolicy przeważają, bo stanowią znaczną część ludności i, co charakterystyczne, jeden rejon na Polesiu. Dlaczego? Wydawałoby się, że co katolika, co Polesie. Otóż białoruskiej myśli narodowej, białoruskiego nacjonalizmu, może raczej ekspansja cywilizacji łacińskiej reprezentowanej przez Zianona Paźniaka, ale również innych działaczy Frontu Ludowego, Białoruskiego Frontu Ludowego na Polesiu, związana jest z tym, że Poleszczycy nie do końca czują się Białorusinami. Oni uważają, że oni są potomkami dawnych Jaćwingów,
którzy na skutek wojny, na skutek najazdu książąt ruskich z 1286 roku na Jaćwież, czyli do obecnego terenu Suwalszczyzny, musieli zbiec stamtąd, nie mogli wytrzymać tego naporu i osiedlili się na obszarze, zdaniem Poleszuków, na obszarze Polesia. I taki znany działacz zachodniopolski, twórca koncepcji narodu jaćwieckiego, Mikołaj Szczelachowicz, tak twierdzi. Natomiast według badań polskich, które ja też uważam za słuszne, w sumie propaguję je jako prawdziwe, ludność jaćwiecka została osiedlona przez książąt litewskich na obszarze Rusi Czarnej, czyli gdzieś w tym rejonie. Panie Kazimierzu, 5 minut, damy radę? Proszę Państwa, zatem mamy do czynienia tutaj z pewnym podziałem cywilizacyjnym odnoszącym się do wyborów. Proszę Państwa, a to jest znowu koncepcja strategów rosyjskich. Wodnamili oni tak zwaną fikcyjną separatystyczną wejśnowię, która została użyta przez Rosjan na potrzeby operacji wojskowej Zapad 2017. Proszę zauważyć, że obszar tego niby państwa całkowicie oparty jest na strukturze ludności rzymskokatolickiej. Obszar tego niby państwa zajmuje wszystkie obszary polskie katolickie. Czyli jakże istotnym, ważnym dla myśli białoruskiej, dla kultury białoruskiej, czy dla myślenia kategoriami właśnie patriotyzmu białoruskiego, czy też idei wielkomocarstwowych rosyjskich, jest to pęknięcie cywilizacyjne i kwestia polska. Jakże to istotny jest element. Proszę Państwa, kultura białoruska. Kultura białoruska w mojej ocenie przynależy głównie, Białorusi przynależą głównie do cywilizacji rosyjsko-prawosławnej, a późniejsze oddziaływanie na Białorusinów innych wyznań cywilizacji miało drugorzędne znaczenie. Przez pojęcie kultura białoruska, to jest etniczna część jednej cywilizacji, należy zatem rozumieć łącznie prąd zachodniorusizmu i białorusizacji. Jeżeli by jednak nawet ujmować zachodniorusizm i białorusizację jako odmienne kultury, to i tak należy zaliczyć do tej samej cywilizacji rosyjsko-prawosławnej, ewentualnie turańskiej oraz bizantyjskiej, przyjmując koncepcję Feliksa Konecznego. Ryszard Radzik uważa, że tożsamość przytłaczającej większości Białorusinów bazuje na dystansie do łacińskiego zachodu i poczuciu przynależności do prawosławnej wspólnoty wschodniosłowiańskiej, terminologicznie ruskiej. Radzik wskazuje, że kultura polityczna Białorusinów ma wyraźne źródła rosyjsko-sowieckie, a nie zachodnioeuropejskie, czyli łacińskie. Aż 2/3 Białorusinów jest skłonnych uznawać, że razem z Rosjanami i Ukraińcami stanowią 3 gałęzie jednego narodu. Proszę Państwa, w ramach tej cywilizacji rosyjskiej funkcjonują dwa prądy białoruskie. Jeden prąd to jest starszy prąd zachodniorusizmu, który dał podstawy do wyodrębnienia się Białorusinów. Drugi prąd to jest prąd białorusizacji. Działacze białoruscy są skłonni twierdzić, że prąd białorusizacji należy do, jest jakimś nowym tworem kulturowym, jakimś nie wiadomo jak umocowanym tworem cywilizacyjnym, podczas gdy według moich ustaleń jest to jeden z prądów po prostu cywilizacji rosyjsko-prawosławnej. Proszę Państwa, czy poza zachodniorusizmem, który jest podstawą dzisiejszej tożsamości Białorusinów i tego, że uznają się oni za pewną wspólność cywilizacyjną z Rosjanami i Ukraińcami, za część tego samego narodu, to również istotne jest z punktu widzenia właśnie tych kwestii cywilizacyjnych jest wpływ marksizmu na ziemiach białoruskich, to tego, że Białorusini w swojej historiografii posługują się nie metodologią od opisu swoich dziejów w historiografii, nie posługują się metodą narodową opisu dziejów, tylko klasową, czyli aspektem marksistowskim. I tu jest silny wpływ właśnie tej tradycji cywilizacji żydowskiej, dlatego że ona właśnie zaszczepiła funkcję z historiografii myślenie kategoriami klasowymi. Proszę Państwa, białorusizacja jest to prąd, który powstał w początku lat 20., został w latach 20. XX wieku. Początki jego należy liczyć od historii, od książki Wacława Łastowskiego Krótka historia Białorusi, 1910 rok. Wyrósł on w opozycji, ten prąd białorusizacji, w opozycji do zachodniorusizmu, z uwagi na to, który odmawiał Białorusinom narodowej odrębności, ale przede wszystkim w opozycji do kultury polskiej, cywilizacji łacińskiej. Znalazł on wyraz także w pozycji Sarakawika Białorusznawstwo, wydanej w Mińsku w 1998 roku, jest rozwijany przez kręgi odrodzeniowe. Oparciem dla niego jest tak zwana narodowa koncepcja historii. Do jej czołowych zwolenników należą Leonid Łycz, Hienasz Cachanowicz, Mikołaj Jarmołowicz, Aleksander Krałcewicz, Aleś Trusał,
Adam Maldzisz. Prąd ten jest w aspekcie odrębności narodowej Białorusinów od Rosjan, opozycyjny wobec zachodniorosizmu, a w aspekcie kwestii polskiej komplementarny. Proszę Państwa, współczesna kultura białoruska, w tym prąd zwany białosizacją, nie funkcjonuje w ramach cywilizacji łacińskiej, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jedynie niektórzy działacze radykalni białoruscy w rozumieniu w rodzaju Zianona Paźniaka pragną zerwania więzów Białorusi z Rosji i z rosyjską cywilizacją. Zdecydowana większość Białorusinów, w tym także tych spośród świadomych, postrzega miejsce Białorusi w rodzinie prawosławno-słowiańskiej, oddając prymat Rosji. Proszę Państwa, jest też to, o to, to, że Białoruś, kultura białoruska nie przynależy do cywilizacji łacińskiej, świadczy to, że nie wytwarza społeczeństwa, nie wytwarza narodu. Te próby, które są podejmowane w postaci wyodrębnienia narodu politycznego, to są w istocie, proszę Państwa, próby odgórne. To nie ma nic wspólnego z stworzeniem narodu oddolnego przez społeczeństwo. Proszę Państwa, obecnie mamy do czynienia z takim nowym prądem, bym już zakończył wskazując ten nowy prąd. Prąd litwinizm. On jest on odwołuje się do kultury i fakt. Białorusini są coraz bardziej świadomi, że nie ma mowy wyemancypowania kultury białoruskiej, a w konsekwencji budowy społeczeństwa i wytworzenia narodu białoruskiego w rosyjsko-prawosławnej przestrzeni cywilizacyjnej bez obecności kultury polskiej w przestrzeni publicznej Republiki Białoruś. Jakkolwiek bowiem większość niezależnych białoruskich historyków, czyli tych białorusistów, hołduje przeciw polskiej narodowej koncepcji historii, tym niemniej najbardziej dalekowzroczni patrioci białoruscy dostrzegają, że negowanie polskości, kultury polskiej na Białorusi jest równoznaczne z wrogością wobec Zachodu i akceptowaniem panowania na ziemiach białoruskiej cywilizacji rosyjsko-prawosławnej. Sprzeczności wynikające z idei białoruskości polegają na braku radykalnego odcięcia się od panslawinizmu, czyli zachodniorosizmu, oraz ideologii sowieckiej, czyli marksizmu. Sprzeczności te usiłują wykorzystać zwolennicy idei wielkolitewskiej, łączący tradycję krajowców z początku XX wieku z tradycją Białoruskiej Republiki Ludowej i Litwy Środkowej. Jest to idea narodowa i konserwatywna. Jej celem jest stworzenie, czyli odtworzenie słoweńskiego narodu litewskiego w oparciu o wartości cywilizacji łacińskiej oraz alfabet łaciński dostosowany do dawnego sprzed reformy ortografii z 1933 roku, języka białoruskiego, czyli tego ruskiego, określonego przez zwolenników tej idei jako język litewski. Litwiniści uważają, że oprócz ludności katolickiej, co na ziemiach białoruskich oznacza ludność przywiązaną do polskości, potencjał do odrodzenia słoweńskiego narodu litewskiego daje też czynnik bałtycki. Ekspansja litwinizmu możliwa jest też dzięki chaosowi w rozumieniu terminu litewski i nieznajomości przez ludność polsko-katolicką prawdziwej historii swego kraju. Źródeł białoruskiego litwinizmu poszukiwać można w idei krajowości, którą propagowało kierownictwo ruchu białoruskiego, czyli bracia Iwan i Anton Łuckiewiczowy oraz Wacław Łastowski. Zadeklarowanym litwinistą jest Aleksander Strzelcow-Karwacki, wiceprzewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego. Hasłem litwinistów przez niego propagowanym jest Wielka Litwa Katolicka, Wielka Katolicka Litwa. Aleksander Strzelcow-Karwacki twierdzi, że pochylając się krótko nad tym, dlaczego białoruska elita nie zaakceptowała idei litwinizmu, mogę przytoczyć jeden bardzo ważny argument. Z przyczyny obcości cywilizacyjnej. Mianowicie cywilizacja obcość tej idei litwinizmu pozwoliła większości działaczy białoruskich przyjąć się i uczynić ją jako swoją ideę wiodącą. Z powyższych rozważań wypływają dla Litwinów następujące wnioski, tak twierdzi Aleksander Strzelcow-Karwacki. Po pierwsze, musimy skorzystać z kryzysu w białoruskim ruchu i zająć tę ideową pustkę, jaka w nim zapanowała. Po drugie, musimy zrozumieć, że pojęcia Litwin i Białorusin nie są to same. Białorusin może stać się Litwinem tylko w wyniku energicznej pracy nad sobą, przyjmując cały dorobek cywilizacji łacińskiej, a nie pewną oderwaną od niej kontekstu część, jak to wielokrotnie czynią świadomi Białorusini, interpretując swoją przeszłość w sposób dowolny. Przyjąć całą naszą elitę z jej katolicyzmem, łacińskością, kulturową polskością. Proszę Państwa, szanse, jakie daje ten ruch, to stopniowa latynizacja Białorusi i perspektywa zyskania przez Polskę na wschodzie ważnego i chyba jedynego prawdziwego partnera na obszarze bałtycko-czarnomorskim. Bo tylko w ramach tej samej cywilizacji narody są otwarte na dialog i dzielenie się kulturą. Ograniczeniem rozwoju ruchu jest duży negatywny ładunek emocjonalny do Zachodu i cywilizacji łacińskiej, jaki cechuje ludność wschodniej części państwa. Tym samym nawet atrakcyjność kulturowa projektu dla młodzieży może nie być wystarczająca dla przełamania bariery cywilizacyjnej. Na obszarze wschodnim, za linią uskoku cywilizacyjnego, większe perspektywy rozwoju mają bowiem inne niż łacińska cywilizacja. Tym bardziej tak zwani wostocznicy, jeżeli porzucają prawosławie dla innej religii, to zdecydowanie bardziej jest to protestantyzm. Jeżeli nawet cywilizacja rosyjsko-prawosławna będzie wypierana ze wschodniej Białorusi, to raczej przez tę cywilizację, która obecnie zaczyna dominować w Europie Zachodniej.
a nie przez będącą w wrocie cywilizację łacińską. Wśród zagrożeń ze strony litwinizmu dla Polaków jest używanie terminu Litwini w wyraźnym celu przejęcia spuścizny kulturowej po Wielkim Księstwie Litewskim i zakwestionowania prawidłowości dotychczasowej świadomości narodowej nie tylko Białorusinów, ale i Polaków na Białorusi. Przez lansowanie tezy, że historycznie Litwini byli narodem całkowicie odrębnym od Polaków i że Rzeczpospolita nie była państwem polskim, lecz związkiem narodów, a tym samym, że współcześni Polacy na Litwie nadal są, a przynajmniej winni być, odrębnym od Polaków narodem litewskim. Jest to zagrożenie bardzo poważne tym bardziej, że procesy asymilacyjne wśród białoruskich Polaków są mocno zaawansowane. Wielu młodych identyfikuje się już raczej z państwem białoruskim niż z polskością, mogą więc nie dostrzegać różnicy pomiędzy kulturą i narodowością polską, a łacińską kulturą i tożsamością białoruską ubraną w litewskie szaty. Tym bardziej, że prawdziwa kultura polska, jak też wiedza o rzeczywistej przyszłości naszej ojczyzny, jest dla nich w warunkach białoruskiego izolacjonizmu po prostu niedostępna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Sadzimierzu. Chcę tylko państwa poinformować, że pierwotnie miał tutaj dzisiaj występować właśnie pan Aleksander Stralcow-Karwacki, wiceprzewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego, katolik, tradycjonalista katolicki, założyciel między innymi harcerstwa katolickiego na terenie obecnej Białorusi, który niestety z powodów rodzinnych nie mógł dzisiaj przybyć. Jego dzieci uczą się w Józefowie w szkole Bractwa Świętego Piusa X i tutaj chyba w tym roku nawet jego syn będzie robił maturę.